Cześć, dobra, jasnie z tej strony i to jest koniecznieczek z farminga. Oczywiście Smolek ze mną, bo nie wasza sina. Witma, bo osina, witma, witma. Dokładnie, lecimy na osinie, lecimy właśnie, jak widzicie, w moim Dondirku. Ale zapytacie, z czym lecisz, lisu? No to ja wam powiem, że lecę z nowym siewnikiem. Siewnik oczywiście nie mój, bo ja jestem, nie jestem taki bogaty, żeby stać mnie było na taki siewnik. Ale dostałem na testy, mówią, a masz, jak już wiesz, takie, ma takie maszyny, to masz moje, może ci się spodoba, to A na jakie następny pojedziesz sezon w ogóle? kupisz. Ale trzy złączone. Na następny sezon kupisz, no to mówię, dobra, to dawaj ta. No, jeszcze zanim zaczniemy już siać, to jeszcze pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę i subika na kanale. Bardzo motywuje, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że taka łapeczka w górę to bardzo zmotywuje, ponieważ jesteśmy na etapie niedziela 17:40, a potrzebuję na ten tydzień 14 odcinków, a jesteśmy na etapie trzeciego odcinka. Czwartego. Trzeciego, bo przecież twój RAF się nie liczy. No Bo ja. on nie jest w rozpisce podany. Więc mamy 3 odcinki z 14. Znaczy jesteśmy w trakcie nagrywania trzeciego odcinka z 18, z 14, więc naprawdę, Siedemnasty. naprawdę dużo, dużo posiedzimy jeszcze. Może takie 21. Tak, nie dłużej. Zobaczymy, jak Jak będzie nie szło. dłużej? No jak widzicie, jesteśmy na nowym polu, jakby można powiedzieć było. Kupiłem Desmond jakaś pole, połączyłem wszystkimi tymi dwoma moimi i taki wyszedł. Taki, nie wiem co to za kształt, na taki kształt wyszedł, że taki siup, siup. Ogólnie jest na całym polu rozlana gnojówka, tylko że po grubierowaniu, po agregatowaniu nie widać gnojówki, nie wiem dlaczego. Po rany tam, gdzie jest, to jest właśnie widać. Nie orałem całego pola, no bo tu nie trzeba było, a powiedzieli mi właśnie, że dostałem taki sprzęt, więc nie potrzeba było tego też uprawiać przed siewnikiem po rany, bo ładnie ten siewnik sobie da radę. Więc tu nic nie robiłem, więc tu jest trochę porany, tam jest trochę pogrubierowany, tu jest trochę porozdawane gnojówki, tam trochę nie i tak, wiecie. Taki miszmasz na tym polu jest. Ale no, zobaczymy. Dobra. Ty co robisz, Smonek? A co on sobie sieje nowymi nabytkami? No, a Smonek kupił sobie nowe nabytki, tam dużo maszyn, to bo Jezus Maria. Nie wiem skąd on wziął tyle kasy, ile masz kredytu? 395. Tak mało? No. Pomyśl. Nie. Miałeś ponad 460 chyba miałeś. Nie. Tak. Miałem tam 4 za coś, ale sprzedałem prasę, sprzedałem turę, no i oddałem. No i jest moment, gdybym skupił, sprzedał mi te 39, to też kupił sobie 140. 42 i teraz ma tam taki duży w miarę lat, 4,5 hektara. No nie, to już moje pole nie jest największe na mapie. O nie. No. Ciekawe ile ten land ma, co ja tutaj teraz jestem na nim. Nie wiem, nie wiem. O kurde. Widzę, że John Deere tak ciężko pod górkę. Z siewnikiem. Ty, ale teraz ja mogę ogólnie siać. Teraz to idzie. 4 metry wygoda jest. Bo jednak smurfik. Ja 6 meterów. Ty masz Waderstota. Waderstota co, nie? Ta. Nie wiem, Waderstota, mówię, kurde. Szkoda nie brać. Ja to mam Amazonkę. Po stereo. To jest czwórka, nie? Jednak. I trochę nowsza. Tamte, które były. No tak. To jeszcze zostaną odcinek coś do siebie, nie? Ano. A pan się ogólnie siać, czy nie? Nie, sieję sobie. Ja się ogólnie pomógł, bo ja tutaj 4 przejazdy i mam po parowacie. Szybko. Ładnie za dwóch już na odcinku, początek odcinka, czwarta minuta odcinka, a ten już na dwóch. Widzę, że będzie pięknie. Dzisiaj naprawdę Smolek jest rozchwytywany. Dobra, walniemy sobie GPS-a, tylko na razie dajmy na 6 metrów. Będziemy sobie siać na 6 metrach na GPS. Dobra. Nie no, naprawdę, siemniczek fajny. No ale cena to też tam robi swoje.
tego co wiem, to tam ponad 150 tysięcy coś takiego było. Więc no, może po raz już to nie będzie taki siewniczek u nas na naszej gospie, ale to się zastanawiam jeszcze. Jeszcze się okaże. Tutaj będziemy po gnojowicy rozsiewać na razie chyba. Długi pasek. No na razie po gnojowicy. Później się okaże. Później zobaczymy co będziemy dalej. Jak to będzie wychodziło. I czemu ja taką mam dużą prędkość? Dobra. Wejdziemy sobie tutaj w ten rządeczek. I już wyprostujmy. Trochę tak krzywo. Bardzo krzywo, ale też. Więc no, no i gdzie po raz nie wróci już. Zaraz będzie trzeba robić takie cięcie, tak dłuższe. No to super, wyśmienicie. No mówiłem, że idę, co? Dłużej posiedzisz. Jak cię widzisz? Ja piskam, dopiero trzeci odcinek. No. Nie ma szans, żebyśmy nawet nagrali połowę. A w życiu, nie? Ty musisz na jutro w ogóle nagrać się nie do siebie, nie? Nie wiem kiedy to zrobię, ale trochę co zrobię. Więc no, jutro odcineczek. I twojej seryjki. Nie, na szczęście jutro mam maszynę, właśnie ten odcinek, co teraz macie. Nagrywamy w tym momencie, to właśnie nagrywamy go teraz. Będzie wyrenderowany, od razu wstawiam. Co ja mam w ogóle na wtorek? Ja mam na wtorek wolę, nie? Nie, Chyba ja mam tak. na wtorek wolę, do środy mam Rafta, na czwartek mam ETS-a, na piątek mam Osinę, bo ta wola, niedziela Raft. Odwrotnie, nie wiem. Coś takiego. Ogólnie mamy teraz taką rozpiskę już na cały tydzień. Miejmy nadzieję, że się jakoś uwiniemy z tym tygodniem. Znaczy tak z każdym będziemy się uwijać i damy radę, bo na razie to tak. No średnio jest rozdysponowany ten czas. No też się nie ma co dziwić, bo nie masz tak. W piątek, no to początek początek weekendu, no to był 14, czyli walentynki. No to mnie nie było w domu, szczerze mówiąc. Mogę się przyznać. W sobotę. Co ja robiłem w sobotę? W sobotę też mnie nie było, szczerze mówiąc, w domu. Bo do ciebie też nie było w domu. Bo cały dzień robiłem na dworzu, później wrócę do domu, to Marek do mnie przyjechał i tak dalej. W laku byłem, trochę się posiedziało, coś tam i minęła sobota. No w niedzielę trochę sobie pograliśmy do naszej seryjce bez odcinkowej. No i teraz dopiero nagrywamy wszystkie odcinki do. A Na cały tydzień. Trzeba już nagrać odcinki z nowej serii, nie? Jakoś. Ja na razie ją odpuścił. Ja nagrał. A gdzie zmieścisz? Znaczy kiedy nagrasz to? No. No właśnie. Ja może, mam nadzieję, że może dzisiaj Marcina jeszcze złapie. Bo jak nie złapie dzisiaj Marcina, to będę się jutro go na farcie jakoś. Nigdy nie wiesz. Nagrywać, próbować nagrywać, bo nie wiem. Kurde, masakra, masakra. No ale sam stałeś taki plan, więc taki musimy teraz, będzie musi robić taki plan. No tak. Która godzina w ogóle jest? 10. I mamy 9 minut odcinka. A ja mam pole teraz zasiana, także. A ja mam 1/3 pola, 1/3. No tutaj trochę sobie posieję, jakby nie. Patrzcie. Tutaj jest zaorane, tutaj jest grubierowane, tutaj to jest zaorane, zasiane. Fajnie to wygląda. Wapna nie trzeba nigdzie dawać? Nie, chyba nie. Tylko tam jest jakąś jedną kawałkę dać. Tu, tak będzie spoko. No i ten kawałek czek to ja szybko zasieję. Więc...
Więc git asmek, co tu działam tutaj się, ja mam dzisiaj piąteczkę, no to na pewno co tam patrz jaki niechalący wziął patrz to. Ten toż burżuazja. Więc no, Zmek też ładnie poszalał z czujnikiem. Mówi, ty masz, to ja też muszę mieć. Mówił sobie czujnik. Ściągnął ode mnie tam. To miał być czujnik, który miałem wziąć, ale mówię, a jednak John Deere. No i tak wyszło, że John Deere, a Smenek pewnie Holanda. On się odjedzie. Jan tu w ogóle jedzie. On tu będzie robił. No. Gdzie ty jedziesz? Nie wiem, tak o. Tylko. Patrz, sąsiad tutaj wreszcie pisał coś. Coś? A obrażki ma. Ja ma. Burzy. Tak, ja mam zestawik, widzisz to? Czy ty A to panem mój zestawik. widzisz? No nie tam. Od Nie to. takiego byka, taki mały siemniczek, proszę cię. Czym do ludzi? Holandem. Nie Holand, ja, ale gdzie siewni taki? Zobaczysz. Tu jeszcze na jeden przejazdzik mi zostało. Tam jeszcze na 3 i będzie koniec pola. Easy. Do tej części. No bo do pola to jeszcze mi troszeczkę brakuje. Mój paczek, ładny pasz. Mogę teraz ci wjechać na ten twój rzepaczek i przesiać go wiosennym rzepakiem. To jest 7 dzień jesieni już, wiosny już. Rzepaczek, ładny, kurde, ładny Ale rzepaczek. ścieżki to tam normalnie jakby nie wiem, jakimś Big Budem jeździł. Ciężki to jest mniejsza o to, rzepak ładny. No nie, no ale przy ścieżki to straciłeś dużo. I pole ładne w ogóle. Ale nie połączone. O kurde, wiele. Zaraz się zastanawiam, czemu ty tych dwóch wysepek, znaczy tej, na tym starym polu, czemu tej wysepki nie rozwalisz i na tym nowym polu, czemu tej wysepki nie rozwalisz? No te nowe pole, no to spoko, nowe, no to jeszcze nie zdążyłeś, ale na tym starym to już będziesz dawno rozwalić tą wysepkę. Wysepka, tylko tutaj trzeba mieć. Nie wiem, czemu ty tak to zrobiłeś. No ale spokojnie. Kurde, ciężko ma John Deere. Pod kurkę. Dycha jedzie. Teraz tak, żeby dobrze zajechać, się tak nie zjadę tego dobrze, wiem. Cofnijmy sobie. I na dół, i łagin. No i pięknie, tu już taki naprawdę duży, duży kawał z tym zasiłku. To jest 1,5 hektara też. 1,5 hektara tutaj możliwe, że będzie zasiane już. Naprawdę zapierdzielamy. Patrz, jakie są, jak masz tu ścieżki. Nie ma ścieżek, tu ma, tu ten. Tu. Ładnie to tam zrobił. Dobra, właśnie ogólnie rób cięcie. Na ten moment. Teraz Dobra, 5 minut rób nie cięcie. wytrzymasz. Nie, rób cięcie. Cięcia. Hejha. Jesteśmy po krótkim cięciu. Lecimy dalej z siewami. Krótkim cięciu. Dla was krótkim, dla mnie to ogromnie długim. Możecie zobaczyć u góry na godzinie, która była przed tym, a która jest po cięciu. Która była przedtem? 17:50 coś. To finał jest maleńka, więc no.
Nie moja wina, bo Jeżeli filmów nie moja będzie wina to. przez. Jeżeli nie będzie filmów codziennie na każdym kanale w tym tygodniu, to to jest wina Jasmańka, bo właśnie przez tą godzinę byśmy nagrali chociaż jeden dobry odcinek jeszcze. Pierdzieliś pan. Więc tam piszcie w komentarzach, że wina Jasmańka. Bicie lisa. Co? No i co, dalej siejemy sobie rzepaczek. Zaraz sobie skończymy. Nie pamiętam, ile miałem odcinka minut. Minutko. Drugiego. 14. Lisu. Co? Co ja mam robić? Nie wiem. Ciać. Nie, bo... A w sumie... Nie. U mnie siać. A, za darmo jeszcze. No, tak. Inaczej. Za darmo? Ty, a może. Nie, Jakiś nagrywamy kombo. teraz o drugi odcinek? Nie, nie nagrywamy teraz drugi odcinek, nie? Nie. Ja idę spać. Będzie się kąpać. I potem ogólnie idziemy na niemiecką serię, bo są wszyscy do grania. Dokładnie. Nie na polską, tylko na niemiecką. Dokładnie. Na oryginalną. Że nie. Tak. Będzie grali ja, ty, Marcin, Kamiś, a Marek i Tary będą siedzieli i się patrzyli. Myślałem, że No i Marek koniec. pójdzie za niedługo z TS-a, a Czarek pójdzie i recenzji. Jak piszą mi w ogóle, co jest, halo? Co mi pisze? Ty byś weźmy wyłącz tę muzykę, bo ja bym miał prawo autorskie zaraz. Dziękuję. Jaką muzykę? Nie wiem, jakieś ła. Jeszcze jest? Tak. Jeszcze? Nie. Jeszcze nie? No dobrze. Ja wiem, co to za muzyka. Ty tutaj ogólnie jeszcze co? Szepak. Wiecie, że paku będzie. No, nada się, że. Obok siebie. Każdy już masz do kucięcia jeszcze. Nikt nie zasiałem. Ja to naprawdę gigantland by był, jakby był to jeden. Ładny. Ty to jasmak, ty to. O, patrzcie, teksturki mi się nie wstały, bo na jasmaku oczywiście serwerze stoimy, siedzimy. A tak widać, jak prosperuje jasmaku serwer. Wróćmy sobie, gdzieś się wrąbajmy w połowie. Szt. Dobra, tutaj wjedźmy. Nie wiem, czy to jest połowa, ale dobra. Nawet nie dać ludzie, że tu było siane, czy nie było siane. Dawaj, John Deere, co ty sobie reprezentujesz w tym momencie? 9 na godzinę? Nie wstydź ci? Naprawdę, nie wstydź ci? Kurde, jedź, majster, jedź. Jedź, pal mu tam na zimnym chłopcu. 9 na godzinę jadę. Ła. Weź tą piłę sprzedaj, kurde. Właśnie tak ostatnio patrzyłem, jak sobie ty jechałeś ciągnikiem. No to masz T7 270, a nie 220. Była cena za 270. Chyba cena za 220. Nie. Tak. Nie. Chyba... Poczekaj. Gdzie masz te New Holandy? Tego akurat nie ma, bo mamy. Tu jest ten mod, tu jest kamienica, to są edymy, to nie jest to. Ładne dymy. Edymy, nie to. To ładne Trzeba to. dymy. Nie ma. To było 270.
No co ty, 220? Pierdzielisz pan. Tak. No nie. A też pod chopy. To ci udawania płaci go. No jasne już. Ja to widzę. Za 270 to ty musisz o tyle zapolić, że o ja pierdziele. Ona czekaj, w przeglądarce zobaczymy. Bo ja przecież wpisałem cały numerek i się pytałem ciebie, jaki mam ci numerek szukać. Ty powiedziałeś 220. Nie mówię 20, mówiłem 70. Ja. Jaki 70? Czy mnie nie kłam? 220. No pewnie, że Pewnie, że ja. ja. Pewnie, że nie. Pewnie, że tak. Chyba nie. Chyba cię baliłem. No co ty? No, 300... Nie, oszalałeś. Łepetyna cię boli już. No boli, a co? O, widać. Nie, ty masz kredytów w ogóle? Tytuł? 3 3 3 9 5 Ile? 3 9 5 400 000. Ja mam 35 tylko. Ile? 35. To tak mało. No cię co ja kupiłem? No właśnie. A co ty kupiłeś? No Ja tylko właśnie. kupiłem John Deere, a ty kupiłeś kombajn, czarnik, ciewnik. Pole. No pole to ja też kupiłem. Tak, ja nie wiem, jak ty to zrobiłeś, że tyle kasy masz. Tak, znaczy tak mało kredytu masz. Czy sama kombajn, 200 na ciągnik i wychodzi 400. Jak? Nie mam pojęcia. Ale mniejsza z tym. Dziękuję. Przecież ja sprzedałem pracę, sprzedałem te. Trochę tego jednak poszło. Dobra, robimy ostatni pasek najprawdopodobniej. Dojedziemy na tamtej granicy i... Koniec! Koniec! Koniec odcinka. Ilisu wyłącza farminga. Gdzieś się wykąpać przychodzi i gramy na... Sandomierskie okolice. Czemu ty nie Dziękuję. gnieciesz rzepaku? Pojedę do ścieżce? Pojedę tego, no, nie gniotę? Jakby. Coś mi nie wierzy. Coś mi się nie chce wierzyć. To bardzo w ścieżce. Czy znowu ci się nie podoba to? Ja muszę to sprawdzić. Nie idź, rzepaku. Nie idź, rzepaku mi. Nie idź mi. Już kurde, już pić kola dawaj. Taki gówniany ten rzepak, że 5 000 on nie zasługuje. Na 5 nie, na 50. O. Chyba groszy. Od Sony. Ja wiem, co chciałem powiedzieć. 50 groszy. Dobra, Macie nawet rękę. tutaj dojeżdżamy i kończymy. Dobra, zapraszam na poprzedni koniecznik, do trzeciego smaneka. Zapraszam na wszystkie odcery na moim kanale. Zapraszam na wszystkie kanały ekipy. Linki w opisie. Dzięki, że mi znalazłeś pole. Zapraszam, co? Zapraszam do łapkowania, subowania, pisania komentarzy.
No i do następnego, trzymaj się, cześć. Cześć, cześć.